Morderstwo niedoskonałe. Opowiadamy o zbrodniach, które po latach wciąż budzą emocje. Zapraszam, Tomasz Ławnicki. W tym odcinku o morderstwie nie będzie ani słowa. Będzie o nadziei, że choć czasu minęło już sporo, to przecież ciała nie znaleziono, więc należy zakładać, że do najgorszego nie doszło. Pan Konstanty w rozmowie telefonicznej raz po raz błagalnym tonem prosił o pomoc. W głosie zaś słychać było bezsilność, ale i wiarę, że syn żyje, że nawet jeśli padł ofiarą jakichś porywaczy, to nic mu się nie stało i że wkrótce wróci. Wie pan, to już 2,5 lata prawie będzie i żadnego odzewu nie ma. I tak właśnie wydzwaniam po Holandiach na policję, a policja nawet telefonu ode mnie nie odbiera, wie pani. Zbywają mnie, nic nie wiedzą na ten temat Daniela. Kontaktuję się z Holendrem, nawet do Niemiec próbuję dodzwonić się. Nic nie wiedzą, nie ma żadnych konkretów. Tak mówi pan Konstanty Gil z Prudnika na Opolszczyźnie, tata Daniela Gila. Jak słychać, ma on żal do polskiej policji. Policja zaś zapewnia, że robi wszystko, co się da i że jest w kontakcie z rodziną, ale przyznaje, ustaleń jakichkolwiek brak. 2,5 roku temu jego syn pojechał za chlebem do Holandii, pojechał i niemal natychmiast zaginął. Niby stało się to w biały dzień, w mieście, a nie w jakimś odludnym miejscu, a jednak nie ma żadnego śladu. Są różne punkty zaczepienia, ale jak dotąd brak odpowiedzi na pytanie, co się stało od chwili ostatniego telefonu do Polski. Daniel Gil w momencie, gdy wyjechał za pracą, miał 32 lata i 2 małych dzieci na utrzymaniu. Jedno miało wówczas zaledwie 2 lata, drugie nieco ponad 3. Jego partnerka zostawiła go z dziećmi i odeszła. On był bezrobotny, nie miał stałej pracy, chwytał się różnych dorywczych zajęć, ale gdy zaczęła się pandemia, wszelkie możliwości dorabiania urwały się. Pieniądze szybko się kończyły i 32-latek postanowił wyjechać za chlebem. Mówił, że to tylko na wakacje i że jak przyjdzie jesień, to wróci do dzieci i do swoich rodziców, pod których opieką pozostawił syna i córkę. Wstępnie miał już dogadane, gdzie będzie pracować. W rolnictwie, na plantacji pomidorów. Na miejscu miał mu pomóc jego kolega, który też pochodził z Prudnika i już od dłuższego czasu mieszkał w Holandii. Dziś mężczyzna ten ukrywa się, nie ma z nim kontaktu. Z jakiego powodu się ukrywa, do tego jeszcze dojdziemy. Ojciec zaginionego mówi, że ma podejrzenia, iż kolega może mieć coś wspólnego z zaginięciem syna. Policja odpowiada, że nic na to nie wskazuje. Do zaginięcia doszło w czerwcu 2020 roku. Daniel Gil przyjechał do Mierlo, około 10-tysięcznego miasteczka w Holandii, w regionie Brabancja Północna. Dzień później jego kolega odwiózł go do większego, około 90-tysięcznego miasta Helmond, gdzie 32-latek miał się zgłosić do agencji pośrednictwa pracy, żeby podpisać umowę. Ale do zawarcia umowy z jakiegoś powodu nie doszło, a wydarzenia potoczyły się w sposób zupełnie niezgodny z planem. Tak to opisuje tata Daniela. Kiedy ostatni raz miał pan kontakt z synem? Jak on wyjechał 17, to w tym samym dniu jeszcze odebrałem telefon. Na drugi dzień poszedł do tego biura, wie pan, tam, żeby podpisać umowę i właśnie zadzwonił do mnie, że ktoś go goni, próbuje, wyszedł z tego biura, nie podpisał tej umowy, zadzwonił do mnie i że ktoś go goni, próbuje go do auta wsadzić. Gonili go. A właśnie on uciekł i schował się prawdopodobnie w jakiejś piekarni, czy cukiernia to była. I próbowałem się, a on powiedział jeszcze tak do mnie, tato, nie dzwoń do mnie, pomogą mnie namierzyć, będą mnie szukać. No i próbowałem zadzwonić po 15 minutach do niego i telefon już zamilkł i już się nie odezwał, nie miałem kontaktu już z żadnego. Kto mógł go gonić? Pan się jest w stanie domyślić? Jakieś cyganie prawdopodobnie, powiedział mi. Nie dzwoń do mnie na razie, zadzwoń do mnie za godzinę. Próbowałem po 15 minutach zadzwonić do niego, ale już nie odebrał tego telefonu. Bo to był tak naprawdę pierwszy, no drugi dzień po tym, jak przyjechał do Holandii. Tak, tak, tak. Poszedł do tego biura, wie pan, żeby umowę podpisać, ale on nie podpisał tę umowę, bo widocznie mu nie pasowała ta praca i wyszedł z tego biura i ślad zaginął po nim. Pierwszą noc zatrzymał się u kogoś znajomego? To był ktoś znajomy czy z rodziny? Tak, był znajomy, to właśnie jego kolega, ale przypuszczam,
że on maczał coś w palce, bo on był zadłużony, on był takim chuliganem, wie pan. On rozprowadzał narkotyki, dealerem był prawdopodobnie. To być może tam u niego coś się stało, wie pan. To wie pan od policji? Ale myślę, że on tam maczał palce w tym, bo to niemożliwości, żeby na drugi dzień człowiek zginął i wiadomości nie ma żadnych od niego. Pierwszy raz jedzie do Holandii, on nie zna żadnych osób tam, trzecich, żeby ktoś mu pomógł, tylko ten jego kolega, no to mi dziwne jest. A czy polska policja jakoś sprawdzała wątek tego kolegi? Sprawdzała, tam ponoć go przesłuchiwali, wie pan, przez telefon i policja holenderska też go przesłuchiwała, ale on się do niczego nie przyznaje, on mówi, że nie wie, że on poszedł do pracy, a on go wywiózł do tego biura samego, który on nie wie, pierwszy raz pojechał do Mielna i nie wie, które to biuro i nie wiedział, jak wróci do domu, ale nic. No to mi to jest dziwne, wie pan. To nieprawdopodobne to jest. Z pytaniami w sprawie poszukiwań Daniela Gila zwróciłem się do polskich policjantów. Rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Prudniku, aspirant sztabowy Andrzej Spyrka, zapewnia, że działania prowadzone są cały czas zarówno po stronie polskiej oraz holenderskiej przez tamtejszych funkcjonariuszy. Wymiana informacji odbywa się za pośrednictwem oficera łącznikowego w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Opolu. Rzecznik Policji w Prudniku zapewnił, że wątek Adriana Orłowskiego, o którym mówił ojciec zaginionego Daniela Gila, był sprawdzany. Podaje jego pełne dane, ponieważ Adrian Orłowski figuruje w bazie poszukiwanych przez policję. Jego imię, nazwisko, imiona rodziców, adres zameldowania w Prudniku, a nawet opis jego licznych tatuaży można znaleźć na stronie poszukiwanipolicja.pl. Jest też informacja, że Orłowski jest poszukiwany nie w związku z przestępstwami narkotykowymi, jak mówi tata Daniela, ale na podstawie artykułu 279, paragraf 1, a to jest kradzież z włamaniem. Tata Daniela o nieco młodszym koledze syna raz mówi, że był chuliganem, raz, że był spokojny. Przyznaje jednak, że syn znał Adriana dobrze i że Adrian nieraz bywał u niego. To był wcześniej jakiś dobry kumpel syna? Tak, nawet u niego pomieszkało, jak był w Polsce. To był kilka razy u niego, tam spał u syna, wie pan. Nawet taki spokojny był, pomagał mu, ale jego coś ciągło i namawiał go ciągle do tego wyjazdu do tej Holandii. Także, wie pan, no nie wiem konkretnie, jakie tam tematy mieli na ten temat wyjazdu. On miał strasznie zadłużenia w Holandii, bo on mówi do syna, że jak przyjedzie Daniel do niego, że ma mu pomóc w jakiejś sprawie, ale w jakiej sprawie nie gadał mi syn. To oczywiście tylko podejrzenia, przypuszczenia bez żadnego dowodu. Polska policja raczej jednak przynajmniej na ten moment wyklucza, by miał on coś wspólnego z zaginięciem Daniela Gila. On ukrywa się przed polskim wymiarem sprawiedliwości w związku z przestępstwami, jakich dopuścił się na terenie naszego kraju. Nie mamy jednak informacji, aby jakichkolwiek przestępstw dopuścił się na terenie Holandii, wyjaśnia Andrzej Spyrka. Wracając do ostatniej rozmowy Daniela z ojcem, mężczyzna przez telefon zdążył powiedzieć tyle, że gonią go, jak to określił, jacyś cyganie. Od tamtego momentu jego telefon milczy. Trop urywa się właśnie po wyjściu z agencji pracy w Helmond. Później jednak dowodów, tropów pojawiło się więcej. Po tym, jak sprawę zaginięcia Daniela Gila nagłośniono w polskich mediach, z rodziną skontaktowała się młoda kobieta. Powiedziała, że z Holandii zadzwonił do niej jej były chłopak, miał jej opowiedzieć, że wraz z Danielem był przetrzymywany przez jakichś porywaczy, najpierw w okolicach miasta Ede, to blisko 100 km na północ od miasta Helmond, gdzie urwał się kontakt. Potem jednak, jak opowiedziała ta młoda kobieta, uprowadzeni mieli być przewiezieni do Rotterdamu, a jej byłemu chłopakowi po drodze udało się oswobodzić i uciec. I ta wersja wydarzeń w pewnym sensie została uprawdopodobniona. Rodzina Daniela Gila skontaktowała się z holenderską policją, a ta potwierdziła, że zna człowieka, bo był on notowany w Holandii z powodu wypadku samochodowego. Mężczyzna ten został przesłuchany i też utracono z nim kontakt. W Polsce natomiast w jednej z komend w województwie lubelskim przesłuchano jego byłą dziewczynę, ale to nie wniosło nic nowego. Do sprawdzenia jest jeszcze jeden wątek. Holenderska policja otrzymała sygnał, że Daniel Gil był widziany w towarzystwie mężczyzny wyglądającego na osobę pochodzenia arabskiego.
Tak mówi Konstanty Gil. Policja ponoć widziała, holenderska przekazała policji prudnickiej w Polsce, że ponoć był widziany z jakim Arabem, ale to po jakimś miesiącu czasu, że był widziany. No i tego człowieka przesłuchiwali, ale ten człowiek zniknął i też nie mogą dotrzeć do tego człowieka. Gdzie był, gdzie, co, jak. Później drugi raz, po 3 miesiącach odzywał się taki pan, taki też, on był przytrzymywany właśnie z Danielem. Powiedział tak, że on był widziany z nim, że wywieźli go do, prawdopodobnie do lasu. Zatrzymali się i temu chłopakowi udało się uciec, a Daniel został w tym busie. I też nic nie wiadomo o tym człowieku. A przecież on no raczej wiedział skąd uciekł, więc był w stanie wskazać miejsce, no właśnie, gdzie to się działo. Do tej pory też odezwał się tylko raz, był przesłuchiwany przez policję holenderską, on spowodował wypadek w Holandii. Także on przesłuchiwany był i powiedział, że mu się udało uciec z tego busa, a Daniel został. A kto mógł ich porwać? Kto w takim razie ich przetrzymywał? Prawdopodobnie Rumunie jakieś, czy tam Bułgarzy, nie powiedział konkretnie, ten chłopak nie powiedział konkretnie. Czyli musieli robić coś, no czymś się narazili. No dobrze, narazili się, a on pierwszy raz jedzie, nie zna ludzi konkretnych, w ogóle tylko tego kolegę zna, co on tam pojechał do niego, żeby mu pracę załatwić. No to mi dziwne to jest, to nieprawdopodobne to jest, że jedzie człowiek, na przykład dzisiaj jedzie tam, jest, na drugi dzień wstaje, idzie do tego biura i znika człowiek. Ani żadnych wiadomości nie ma i na tych społecznościowych, na Facebooka ogłaszam się, wyzwania, nie ma żadnej wiadomości. A czas mija. Na stronie Komendy Powiatowej w Prudniku 3 lipca 2020 roku zamieszczony został komunikat o zaginięciu Daniela Gila. Krótki, bez rysopisu, z jednym zdjęciem. Z informacją, że do Holandii przyjechał 18 czerwca, że tego samego dnia poinformował bliskich, iż jest na miejscu i że później nie nawiązał z rodziną kontaktu. Na stronach holenderskiej policji zaprezentowano inne zdjęcie Daniela Gila, mniej wyraźne. Za to w krótkiej notce znalazło się nieco więcej szczegółów. Odnotowano, że widziano go po raz ostatni w Helmond w agencji zatrudnienia, że nie miał własnego samochodu i że po wyjściu z agencji miał czekać na furgonetkę, która miała go odwieźć do domu w Mierlo. Van podjechał, ale Daniel Gil do niego nie wsiadł. A z policją holenderską jak wygląda współpraca? Co 2 tygodnie wyzwaniam do nich, oni nie wiedzą żadnych. Oni pobrali ode mnie DNA jego, szczoteczki też z zębów, ale nie ma takich, wie pan, że policja mówi, że jak nie ma ciała, to znaczy, że gdzieś żyje, że przebywa gdzieś. To znaczy, że dobra i wiadomość. I mam taką nadzieję, że żyje. No bo to ciężko mi tak do świadomości, że on nie żyje. Bardzo bym prosił pana, żeby mi pomógł. A jeszcze proszę powiedzieć, czy zdarzało się coś takiego, że syn mógłby stracić pamięć na przykład nagle? Wie pan, jak on pojechał tam do tego, to ten jego kolega chwalił się, że oni zażyli narkotyki jakieś. Narkotyki. Tam od czasu do czasu tam palił tą, nie wiem, tam marihuanę, czy jak to się na nią powie, ja tam nie znam się na tym, że prawdopodobnie dał mu na jakiś narkotyk. Mógł stracić świadomość też. Takie przypuszczenie mam, że może miał jakieś widy, czy coś, że go gonią, ale jak wyszedł z biura, no prawdopodobnie był trzeźwy. Nie brał żadnego narkotyku, nie był pod wpływem alkoholu. No to niemożliwością też, to nie pasuje. Próbowali się kontaktować, z policją kontaktowałem się, czy może na monitoringu gdzieś tam jest, może jakieś, ale mówię, że monitoringu tam nie było, żadnych takich zdarzeń nie pokazało się. A policja w Polsce jakoś pilnuje tej sprawy? A wie pan, zamiatają pod dywan, chcą się pozbyć tego, bo sprawa już 2,5 lata trwa, to chcą się pozbyć, zamknąć tą sprawę, ale ja nie pozwolę, żeby zamknąć tą sprawę, bo ja mam tą świadomość, że on żyje, że gdzieś tam jeszcze przebywa, może gdzieś u kolegi, albo w jakimś ośrodku, bądź w jakimś szpitalu, albo jakiś bezdomny gdzieś, jakiś na altanach, działkach może gdzieś jest. Ciężko mi tak stwierdzić. Ta holenderska jeszcze jakaś możliwa, polska policja to nic nie robi w tej sprawie. A pan się z nimi po polsku kontaktuje, z Holendrami? Mam takiego znajomego i od siostry córka, ona po angielsku dobrze rozmawia, to daje jej ten telefon wyzwania po angielsku tam. Aha, czyli z nimi jest kontakt i jakoś starają się.
No najważniejszy wydaje się ten trop człowieka, który mówi, że oni byli porwani i gdzieś byli przetrzymywani. Tak, tak. Właśnie bo możliwe, to... że ktoś go trzyma, no może robi krzywdę, może nie, tak, ale no... Prawdopodobnie to też takie 2-3 lata nie mają i ludzie się odnajdują, że na farmach gdzieś jest, wie pan, przytrzymują. Ostatnio, że na farmie była kobieta 3 lata wycieńczona, to już nie miała co jeść, to jadła tą paszę, wie pan. Być może on gdzieś jest na farmie. Albo przy zbiorach gdzieś pomidora, gdzieś przytrzymywany jest, no ciężko mi powiedzieć. Rzecznik komendy w Prudniku, aspirant sztabowy Andrzej Spyrka, w rozmowie ze mną przyznał, że policja nie wyklucza żadnej możliwości co do losów Daniela Gila. Wszystkie rozpatrywane wersje z udziałem policji holenderskiej są weryfikowane. Sprawdzano też szpitale czy miejsca przebywania osób w kryzysie bezdomności. Nie dało to rezultatów. Fundacja Zaginieni, która również stara się pomóc w ustaleniu losów mężczyzny z Prudnika, zwraca uwagę na jeszcze jedną możliwą wersję zdarzeń. Że zaginiony mógł paść ofiarą handlu ludźmi i trafić do tak zwanego obozu pracy. Z Holandii, nie tylko stamtąd, ale z tego kraju tych doniesień jest szczególnie wiele, raz po raz napływają informacje o likwidacji takich miejsc. Lata temu było tego dużo więcej. Rząd w Hadze zaostrzył prawo, ale cały czas docierają wiadomości o tego typu obozach. Właśnie w czerwcu 2020 roku, wtedy kiedy zaginął Daniel Gil, holenderskie media poinformowały o likwidacji obozu w północnej Brabancji, gdzie hodowano szparagi. Uwolniono przetrzymywanych tam od wielu tygodni kilkudziesięciu Polaków i Rumunów, którzy pracowali po 14 godzin dziennie i mieszkali w dramatycznych warunkach. Właściciele plantacji dostali wyroki po parę lat więzienia. Prasa przekazywała szacunkowe dane, że w holenderskim rolnictwie pracuje około 500 000 przyjezdnych, z czego około połowa to Polacy. Polonijny portal w Holandii, Polonia NL, przytaczał porady tamtejszych władz. Co zrobić, aby nie trafić do takiego obozu pracy oraz co potem, gdy już pracownik, nie znając języka, w takim miejscu się znajdzie. Holenderskie Ministerstwo Spraw Socjalnych i Zatrudnienia wydało poradnik, w którym opisywało nielegalne praktyki, że już zaczynając pracę ma się dług, bo pracodawca potrąca opłatę za zakwaterowanie. W takich sytuacjach można się skontaktować z centralą związkową FNV, tam są osoby mówiące po polsku, można też zawiadomić Holenderską Inspekcję Pracy. Na jej stronach jest też specjalny formularz do wypełnienia po polsku. W polonijnym portalu czytamy tak. Pamiętaj, wyzysk pracowników jest w Holandii karany z artykułu 273f kodeksu karnego. Jeśli natomiast szeroko pojęty przymus stosowany jest w celu wykorzystania takiej osoby, wbrew jej woli i wiedzy, to przestępstwo takie może podlegać pod paragraf mówiący o handlu ludźmi. Dalej wymienianych jest szereg instytucji, które powinny reagować na przypadki łamania prawa, ale żeby zareagować, muszą się o tym dowiedzieć. Ktoś musi je zawiadomić. Parę miesięcy temu jedna z holenderskich central związkowych ujawniła, jakie bezprawne zapisy znajdują się w kontraktach zawieranych z polskimi i ukraińskimi pracownikami przez Agencję Pracy Tymczasowej. Nieprawidłowości wykryto m.in. w Agencji Zatrudnienia Janpol. Umowy zawierane z pracownikami pisane były łamanym językiem niderlandzkim, którego oczywiście zatrudniani nie znali. W dokumentach zapisywano na przykład, że złamanie przepisów może doprowadzić do deportacji na Ukrainę i zakazu wjazdu do krajów Unii Europejskiej. Tak, to było już wtedy, gdy trwała wojna w Ukrainie. Proponowane przez agencję umowy przewidywały na przykład, iż pracownicy muszą na początku każdego miesiąca zapłacić 50 euro, jak to określano, kosztów administracyjnych. Ponadto muszą opłacić zakwaterowanie i transport, a także sfinansować odzież roboczą i obuwie. Do tego przewidziano kary, na przykład 200 euro za rezygnację z pracy wcześniej niż mówi umowa, a 500 euro ma wynosić kara za rozmowę z innymi osobami zatrudnionymi w tym samym miejscu o sprawach pracowniczych. Teraz pozostaje jedynie domyślać się, co mogło znajdować się w umowie, jaką zaproponowano Danielowi Gilowi, że choć przejechał pół Europy, to nie zdecydował się jej podpisać. Ale czy to miało jakiś związek z jego zaginięciem? Odpowiedzi oczywiście brak. No i jeszcze, jak zaznacza tata Daniela, pozostaje do sprawdzenia wątek jego kolegi, który namawiał go na ten wyjazd, w zasadzie ściągnął go do pracy. Jak nieoficjalnie udało mi się dowiedzieć, policjanci z nim rozmawiali, ale
Nie było to przesłuchanie w komisariacie. Wiadomo, że mężczyzna ten teraz się ukrywa, no i zmieniał miejsca zamieszkania. Może przebywać w tej chwili na terenie Niemiec. Pan Konstanty mówi, że wielokrotnie odradzał synowi wyjazd do Holandii. Teraz sobie wyrzuca, że pozwolił mu jechać. A dzieci? Dzieci czekają. Ciężko mi teraz, wie pan, jestem. Po nocach nie śpię. Miałem 2 razy zawał, udar dostałem. Także, wie pan, ciężko mnie. Te dzieciaki tęsknią za nim. Co chwilę wyglądają przez okno, żeby tatę, tylko wołają tatę. Tak mi przykro jest z tymi dzieciami. Zostawił mi 2 dzieci. Żona odeszła od niego, z innym żyje. Sam wychowuje z małżonką tych dzieci. Czyli pan i żona, czyli babcia, tak, wychowujecie tak. Dzieci syna? Tak. Próbuję jakoś tam uświadomić. No ale jak to dzieci malutkie, 4 i 5 lat. Ale zawsze zaglądają na ten telefon, pokazuję im, że to ich tata jest. Syn pojechał do pracy, no ze względów też zarobkowych, tak, żeby utrzymać rodzinę. Ze względu na rodzinę, wie pan, na byt rodziny, chciał poprawić sobie życie, bo on miał mieszkanko, chciał sobie remontować i mnie prosił, czy mu pomogę jeszcze. Ja mówiłem, że mu pomogę w takiej sytuacji. Mówi, tato, za miesiąc, za 2 wrócę do domu, zarobię pieniążki, przyjadę, pomożesz mi wyremontować ten dom. No ale to widzi pan, tak się stało i nie ma żadnego kontaktu. Za pomoc w realizacji tego odcinka dziękuję Fundacji Zaginieni. Ktokolwiek może przekazać jakieś informacje w sprawie Daniela Gila, może się skontaktować właśnie z tą fundacją. Można też bezpośrednio skontaktować się z policją w Prudniku. Numer telefonu to 47 862 9203.